Halo? Halo, psu. Halo? Halo, ja wiem. Proszę, ale proszę mówić. Tak, ja wiem. Wiem, tylko proszę mówić. No pan z prasy, prawda? Ja pamiętam. Miał pan do mnie zadzwonić, tak? Proszę pana, ja pamiętam. Miał pan do mnie zadzwonić, tak? I miał pan mi zadać parę pytań, ale parę pytań, dobrze? Tak. No dobrze. No to proszę pytać. Czy co? Czy ja jestem prostym człowiekiem? No jestem prostym człowiekiem, tak? Tak? Czy mam jakiś cel jeszcze? Proszę pana, ja już osiągnąłem cel, tak. Czy wiem, że w moich rękach, nie, tego nie rozumiem, w moich rękach jest zbawienie świata? No, wie pan, no w pewnym sensie, tak. Poeta to na pewno ktoś. Słuchajcie głosu poety, choćby ten głos był cienki jak włos, jak jeden włosek Lucjetty. Jeśli się zerwie włosek ten, to nasza nudna kula upadnie w przepaść. Czy ja wiem? Może się zbłąka w chmurach. Słyszycie? Czasem wisi coś na jednym włosku. Wisi. Dziś włoskiem tym poety głos. Słyszycie? Ktoś tam słyszy. Tak? Czy wierzę w miłosierdzie? Oczywiście, że tak. Tak. Chociaż. No, ale to jest ciekawe bardzo pytanie. Że jakie mam poglądy polityczne? Heh, no wie pan, jest dopiero 5 rano. No to jakie ja mogę mieć poglądy? Trzeba wstać, ubrać się, koszulę zmienić, kawy się napić, tak. No i dopiero poglądy. Tak. Czy co, że. Czy wiem, że. Czy wiem, że w każdej chwili może być wojna? Oczywiście, że wiem. I co robię, żeby jej nie było? Nic. Ale kocham ludzkość. Kocham ludzkość, tak. No tak. A za co? No właśnie nie wiem. Tak. Proszę pana, mało pan się dowiedział ode mnie, prawda? Za późno pan przyszedł. Ale wie pan co? Może. Proszę do mnie zadzwonić gdzieś tak koło południa, to może coś będę wiedział. Do widzenia, do widzenia. Tak, jak to jest, że jak to jest, że każdy chce opowiedzieć swoją własną historię, historię własnego życia. No jak to jest możliwe? Przecież istnieje dość ograniczona ilość możliwości ludzkich, które są przeznaczone dla człowieka, a każdy chce opowiedzieć własną historię, tak? No ale jak opowiedzieć własną historię swojego życia? Co, proszę pani, proszę chwileczkę poczekać, coś pani chciałem powiedzieć? No nie, proszę pani, to nie potrwa długo. Ja powiem tylko powiem parę słów i odejdę. Nie. Proszę pani, ja mam prawo pani coś powiedzieć. Prawo mam. A pani ma prawo mnie wysłuchać. Tak, to nie potrwa długo, proszę pani. Proszę pani, pani nie jest Polką? A, pani jest Niemką, tak? To bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo widzi pani, no cóż, ja jestem umoczony w błocie, tak, ale nie. Ja nie będę opowiadał o sobie, proszę pani. Przeszłość nie istnieje, nie istnieje. Jest teraźniejszość. A pani ma lat ile? 18.
O Boże, takie oczy, usta, włosy i Pani się uśmiecha. Tak, no właśnie tak powinno być. Młoda, z jasną, piękną twarzą i z oczami, które nie widziały i nie zobaczą. Nie, nie zobaczą, nie. Nie, ja nie będę opowiadał o sobie, proszę Pani. Nie będę opowiadał o sobie, ale ja Pani życzę szczęścia. Szczęścia. Życzę, żeby Pani zawsze tak się uśmiechała, żeby Pani była szczęśliwa. Tak. Co to ja jeszcze chciałem powiedzieć? A, du bist wie eine Blumen, tak. A teraz proszę mi podać rękę na pożegnanie. Tak. Bo my się nigdy już w życiu nie zobaczymy. Nie zobaczymy się. Do widzenia, Pani, do widzenia. Tak. Jak to jest, że nie można nic przekazać drugiemu człowiekowi, nic powiedzieć. Nie, nie, nie. Nie można przekazać tego, co jest najważniejsze. Nie można. Nie. O Boże, Boże, Boże Ojcze, Ojcze nasz, życie bez Boga no jest możliwe. Nie, życie bez Boga jest niemożliwe. Przecież jako dziecko karmiłem się Tobą, jadłem ciało, piłem krew, a może opuściłeś mnie, kiedy rozwarłem życie, by objąć. Rozwarłem ramiona, by objąć życie. Rozwarłem ramiona, no i wypuściłem Ciebie, Boże Ojcze, Ojcze nasz, tak, o, na tej kartce, no na kartce, tak, wyciągniętej z zeszytu mojego syna, mieści się mój życiorys. Zostało tutaj trochę wolnego miejsca. Zostało kilka białych plam. Tylko dwa zdania wykreśliłem, ale jedno dopisałem. Po pewnym czasie ktoś tam napisze parę słów. Pytasz mnie o najważniejsze daty, wydarzenia w moim życiu. Nie wiem, ja nie wiem. Zapytaj o to innych. Mój życiorys skończył się już kilkakrotnie. Raz lepiej, raz gorzej, tak. Ale na kartce wyciągniętej z zeszytu mojego syna mieści się mój życiorys, mój życiorys. Czasem życie zasłania życie. Czasem góry zasłaniają góry. Zasłaniają to, co jest za górami. Trzeba więc przenieść góry. No tak. Ale ja nie mam na to odpowiednich środków technicznych, ani pieniędzy, ani wiary, która przenosi góry. No to nie zobaczysz tego nigdy. A ja wiem o tym. Wiem. I dlatego piszę. I dlatego piszę. Proszę mi podać rękę. Bo o, ręka, ręka, a ręką można zabić. Można napisać wiersz, można wypisać receptę i można pieścić ręką, ręką. Tak, dziękuję bardzo. Tak, no tak.
Nie wiem dlaczego, ale w tej chwili przypomniał mi się egzamin dojrzałości, który zdawałem 30 lat po terminie. Tak, i te pytania, które mi wtedy zadał pan profesor. No proszę pana, 30 lat pan czekał, my też. To może teraz pan mi odpowie na dwa proste pytania. Bardzo proszę, panie profesorze. Pierwsze pytanie, za co pan ceni Chopina? Chopina. No cenię za to, że rozsławił imię Polski na świecie i ukrył armaty w kwiatach. No świetnie, świetnie. No a to pytanie drugie. No drugie pytanie, proszę pana. Kiedy pan słyszy Chopina, to co pan odczuwa? Odczuwam wielki podziw dla kompozytora. No świetnie. Świetnie. Zdał pan egzamin dojrzałości. No tak, tak. Panie profesorze, bardzo przepraszam, ale chciałem się zapytać, co to jest? Ręka. Ręka? Ojej. Ojej. Ręka, tak. Ręką można podnieść. Tak, co to jest? Ręka. Tak, ręką można zabić. Tak, można napisać wiersz. No tak, można pieścić, tak. To jest ręka. Ale panie profesorze, co to jest? Guzik. Guzik. No tak, guzik. To jest moje mieszkanie, mój pokój. No, mój pokój. Ja tutaj mieszkam, ale nie bój się, to jest twoje mieszkanie, tu nikt nie przyjdzie. Czego ty się boisz? Czemu ty ciągle stoisz pod ścianą? Nie stój już pod ścianą. No ale co? No to jest twój dom, mój dom. Tak, to jest stół, to jest krzesło, gazety. Gazety i półki z książkami. To tak, mój dom, to jest mój dom. Tak, siadaj, uśmiechnij się, no przemów coś, powiedz coś. O, to jest mój dom, tak. Tak, tak. Mój dom. Ha. Tak. Tak. Były sobie kotki dwa i ten wilk bardzo zły. Tak. Mama. Tata. Mamo, tato, o świcie światło rozpala węglem ziemista twarz matki. Rozpala pod blachą ognisko domowe. Trzask, szczypki, zapach zrębu, żywiczny ogień. Ogień szerzy się i huczy. Patrzę w okno, widzę niebo, słońce. Wokół stoją wasze twarze, mamo, tato. Wasze rysy nie będą już powtórzone. Nie będą powtórzone, mamo, tato. A, Budapeszt. Ha! Budapeszt. Poproszę kartę. Kawior, mit, citronę. Tak. Czy pan jest pierwszy raz w Budapeszcie? Tak. I ma miasto robi wrażenie piękne. Nad Dunajem, tak.
A czy pan przyjechał służbowo? Nie. Nie służbowo. Inżynier? Nie. Ja mam inne zajęcie. Aha, a czym się pan zajmuje? Ja zajmuję się pisaniem. A, dziennikarz. A dlaczego pan mi dokucza? Proszę pana, ja piszę raz na rok. Ja jestem... Jestem... Bo, no proszę, niech pan się nie wstydzi. Ja jestem poetą. A dlaczego pan się wstydzi? Proszę pana, żeby pan wiedział, jak trudno jest dzisiaj być poetą, a kelnerem. No też trudno, też. Proszę pana, ja też piszę wiersze. Pan pisze wiersze? No tak. I nie wstydzę się tego wcale. Tak, ja jestem poetą. Ja jestem poetą. Jestem poetą. Wie pan co? Dziękuję bardzo, bo jakoś taki jestem ciężki po tym jedzeniu. Tak. Do widzenia panu, do widzenia. Jestem poetą. Jestem poetą. Mamo, tato, ja jestem. Mamo, tato, ja się chciałem przyznać do tego, że... No, że to ja babci dodawałem strychninę w biszkoptach. Tak? No, przyznaję się. Ja to robiłem przez 10 lat. No tak, z premedytacją, tak. Ale też chciałem zabić tatusia. No tak, ja miałem wtedy 5 lat i tak chciałem zabić tatusia. Te myśli i plany, to mi tak do głowy przychodziły. Ale ja jeszcze chciałem się przyznać, mamo, tato, chciałem się przyznać do tego, że nie trzymaj rąk pod kołdrą. To brzydko i niezdrowo. A pamiętasz, Kornelu, jak nie tak dawno, Bociek przyniósł go nam do domu i wrzucił przez to okno. No nie przez to okno, tylko przez to. Aha, nie, przez to. Aha, tak. Biedne my matki, oj biedne. Słuchaj, chłopcze, ja chciałem z tobą porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną. No, lata lecą. Zauważyłeś pewne zmiany w swoim organizmie? No... Broda ci gęstnieje, twardnieje, mówisz takim niskim głosem. No widzisz, moje dziecko, najpierwotniejszym celem życia jest przekazanie życia. Następuje to przez rozmnażanie bezpłciowe. No tak, osobnik dzieli się na dwie części. Albo rośnie mu tutaj taki pączek i on tak się rozwija, a potem odpada, tworząc nowe indywiduum. Bardzo ciekawe jest dzieworództwo mszyc. Niemniej ciekawa jest partenogeneza wirczyków, bo na przykład u świerszczy tylko samiec może wydawać dźwięki. Samica zaś obdarzona jest aparatem słuchu, który mieści się na tylnych nogach. A albo u świerszczy to samo jest, że tylko samiec może wydawać dźwięki. Czy dźwięki te to wołanie o miłość? Mamo. Nie wiem. Nigdy mi tego nie mówiłeś. Tam. Będziesz słuchał głupich rzeczy. Komu w drogę, temu czas. Ta. No biedny mój ojciec. Gdyby mój ojciec był kapitanem okrętu,
gdyby miał order, stolec, koronę, gdyby jednym słowem różnił się choć trochę od zwyczajnych, szarych ludzi. No ja wiem, ludzie nie są szarzy, ale gdyby mój ojciec różnił się choć trochę, był Giną Lollobrigidą albo... No nie, ale był zwyczajnym urzędnikiem w małej mieścinie, takim jak ja, jak ty, jak my wszyscy. Tacy ludzie szybko odchodzą, zapomina się o nich. W ogóle bardzo szybko się o ludziach zapomina. Tak, wyjdziecie stąd i zapomnijcie o mnie. Tak, kiedy byłem małym chłopcem, ja marzyłem o tym, żeby być strażakiem, bo chciałem mieć błyszczący hełm, pas, toporek. Zdawało mi się, że z płonącego domu wynoszę znajomą dziewczynkę, że wszyscy mnie podziwiają, biją brawo, przypinają medal. Z rozwartymi ramionami biegałem po podwórku i zdawało mi się, że jestem samolotem, lotnikiem. Wolny byłem. Tak, a potem zmieniły się moje marzenia, jak poszedłem do szkoły, bo chciałem zostać milionerem, poetą albo świętym. A teraz? No nie mam już marzeń. Nie mam marzeń. Bardzo długo wędrowałem, bardzo długo, zanim doszedłem do siebie. Bardzo długo wędrowałem. Tak, kiedy ojciec mój miał 77 lat, powiedział do mnie, no dwie siekierki, jak człowiek przez nie przejdzie, to wszystko dalej w życiu pójdzie gładko, jak po maśle. Wypiliśmy z ojcem pół litra wódki. Pamiętam jedno pytanie z tej naszej urodzinowej rozmowy. Tato, powiedz mi, warto jest żyć? Ojciec długo patrzył się w kółka dymu, które leciały z papierosa pod sufit, tak spojrzał na mnie i powiedział pewnie, że warto. Po chwili dodał, co z tobą? I ja wtedy zrozumiałem, że ojciec nas kochał. Tylko o tym nie mówił. Biedny ojciec. Biedny mój ojciec. Tak. Co ty mówisz? Ja nie wołałem nikogo. Olu, ja nie wołałem. Ty usłyszałaś moje wołanie i ty przyszłaś tutaj. Ja nie wołałem. Ileśmy się nie widzieli? 20 lat, tak. 20 lat. No, poszedłem po papierosy, no i nie wróciłeś, ale papierosy kupiłem. Tylko nie miałem adresu. Mhm. No tak, 20 lat, co u ciebie, co z tobą, co słychać? Ja. Napiłbym się herbaty. Herbata. W takiej chwili, kiedy ja pragnę rachunku sumienia z całego twojego życia. Nie chce mi się już gadać. Gadać mu się nie chce. Jesteś świnią i łajdakiem. Zawiodłam się na tobie. Zawiodłam się, Henryku. Ale ja nie mam na imię Henryk. Ja mam na imię Witold. No, to się zawiodłam, Witoldzie, na tobie. No zawiodłam się, świnia, łajdak. Świat się walił, a ty kłamałeś. Tak, pieściłeś mnie pięknymi słówkami. Mówiłeś, że będziemy mieli dom z ogródkiem, parkę dzieci, syna i córkę. Nie, córkę i syna, tak. Świat się walił, a ty kłamałeś.
Olu, ja nie kłamałem, naprawdę nie kłamałem. Żyjemy. Ty wiesz, jak ja się cieszę, że ja żyję? Że ja mogę obcinać paznokcie sam. Że mogę czytać, mogę słuchać muzyki. Jak ja się cieszę, jak ja się cieszę. A mówiłem ci o dzieciach, o domku, bo myślałem, że my wszyscy umrzemy. Wszyscy. Więc dlatego ci mówiłem o domku, o ogródku, o dzieciach. Nie, nie, świnia jesteś, łajdak. Nigdy ci tego nie zapomnę. Olu, ja mam dzisiaj wolny dzień. No to może wejdziesz do łóżka, porozmawiamy. Świnia, łajdak. Nie, Olu. Nie. Ja naprawdę nie kłamałem. A pani co tutaj robi? Przepraszam bardzo. Co pani robi tutaj? Przecież to jest prywatne mieszkanie. Nie widzi pani, że ja mam bardzo dużo pracy? Nie widzi pani tego? Co ja robię? Proszę pani, ja czytam. Rozumie pani? Czytam. Czy ja sobie przypominam panią? No, nie, nie, nic nie przypominam sobie, proszę pani, niczego. Tak. Chwileczkę. Pani, tak, pamiętam. Pamiętam, tak. Miałem 15 lat, proszę pani. Stałem za drzewem, tak. A pani była wtedy młoda. Gruba dziewucha, biała jak śnieg. I tak wchodziła pani do ciemnej wody tak powoli. I ja wtedy chciałem oddać całe życie. No może nie całe, może pół życia chciałem oddać za dotknięcie twojej piersi. Za dotknięcie twojego uda. Za dotknięcie wzgórka Wenery, ta. Czego pani się pyta? Wzgórka Wenery, idiotko. Mogłaś być moją drogą mleczną. Mogłaś być moją muzą. Mogłaś być moim ogrodem, ale ty trzymałaś to dla jakiegoś cywila, cwaniaka, żołnierza. A teraz ryczysz. No rycz. Rycz, ja niczego nie pamiętam. Wynoś się stąd, bo za chwilę cię rozwalę. Tak, tak. Nie, żadnych wspomnień. Żadnych, żadnych, nic. Nic. Nie pamiętam nic. Umywam ręce. O, ze wszystkich szpar wychodzą pokrzywdzeni. Zabici ze wszystkich szpar. O. Ja nie wiem, co dalej robić. Nie wiem, co dalej robić, bo nic mi się nie chce. Nic mi się nie chce. No to rób coś, ale co? Co ja mam robić? No rób coś. To ci nawet u Becketa ktoś gada, krzyczy, pada, bździ. Rób coś. Inaczej teatr zgubisz. Cyrk Pcheł wystawia dziś Hamleta. Dajcie mi spokój. Ja odchodzę. Gdzie? Na stronę. Ale on się upił. Nie. Dajcie mi spać. Dajcie mi spać. Co dalej? Co ja mam dalej robić? Co ja mam dalej robić? No, jak się żyje, to trzeba jeszcze grać. No, musisz grać, żeby prowadzić kartotekę. Nic mi się nie chce, nic. Nic mi się nie chce. Tak. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. No i co zobaczyli? Człowieka
który zakrył sobie ręką twarz. Szkoda, że nie przyszliście jakieś 40 lat temu. Ktoś tam powiedział, nie było nas jeszcze na świecie. Są jakieś pytania? Co pan robi, nad czym pan pracuje? No nic nie robię. Nic nie robię. Tak. Nic nie robię. Przez 50 lat pracowałem uczciwie, rzetelnie na to, żeby nie robić nic. Robię nic, ale robiąc nic od środka, mogę się lepiej przyjrzeć tym, co wybrali działanie. No i co ja widzę? Byle jakie myślenie przed byle jakim działaniem. Byle jaki Gustaw gra byle jakiego Konrada. Byle jaki felietonista jest byle jakim moralistą. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo. Byle jakość objęła masy i elity. Ale to dopiero początek. Dopiero początek. Byle jakość masy i elity. Wie pani, co ja pani powiem wszystko. Powiem pani więcej, niż pani potrzebuje do tego swojego wywiadu, pod warunkiem, że pani to wszystko opublikuje, dobrze? No ja nie będę opowiadał o przeszłości, to nie istnieje, ale powiem pani, co się dzieje ze mną teraz. Interesuje panią to? No wie pani, jak to ma być wywiad o mnie, to ja pani powiem wszystko. Powiem pani, co myślę, co robię, co się ze mną dzieje. Tak, możemy zacząć? Ja, proszę pani, leżę. Zanotowała pani? Leżę. Tak. Widzi pani, bo sądzę, że ja jestem niestety prymitywny. I cały mój stosunek do życia, ja zawsze życie traktowałem poważnie. Taki byłem, bo teraz to nie wiem, jaki jestem. Podobnie jak inni, a najgorzej mają ci, co o tym myślą. Przeklęta gadanina, gdyby ludzkość razem ze mną zamknęła tę ogromną jadaczkę. Niech te miliardy ludzi umilkną na jeden dzień, a wszystko odzyska swój blask. Ze słowami jest o wiele gorzej, niż nam się wydaje. Język kłamie myślom. Rozumie pani? Język kłamie myślom. Tak. Pozwoli pani, że ja teraz zacytuję takiego jednego poetę, właściwie filozofa, ale zagranicznego, bo nasi miejscowi piszący w tych tygodnikach, dwutygodnikach kolorowych, oni piszą jakoś tak zawile. I tak strasznie mądrze, to znaczy głupio, że nie sposób ich cytować. Cytować, tak. No uwaga, cytuję. Jakaż przepaść między impresją a ekspresją. Żywić szekspirowskie uczucia, a mówić o tym językiem sprzedawcy samochodów. Zanotowała pani. Do widzenia pani. Do widzenia. Mówić o tym
językiem sprzedawcy samochodów. Nie, 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 ja nie wiem. Nie wiem, co dalej robić. I ja już tego nie wytrzymuję. Ja już tego nie wytrzymuję, bo bez przerwy jest szybciej, 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 prędzej, dalej, wyżej, niżej, głębiej, ale szybciej, szybciej. No przecież ja mam bardzo dużo roboty, bo ja bez przerwy muszę coś podpisywać, bez przerwy muszę coś wyjaśniać, objaśniać, muszę, no bez przerwy, prędzej jeść, pić, czytać, żyć, kochać, być, tu i tam i gdzie jeszcze? Śmiać się głośniej, prędzej, dalej, wyżej, niżej, głębiej, szybciej, dalej, 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 szybciej. Nie, 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 ja już nie mogę, nie mogę. Nie mogę tak. Nie mogę, no nie mogę, nie wytrzymuję. Tak, wujek. O Boże, wujku, jak ja się cieszę, że ja wujka właśnie w tym momencie spotykam, że wujek przyszedł do mnie w tym momencie, tak. Wujku, myśmy się nie widzieli ile? 30 lat, he? 30 lat. No widzi wujek, bo to było tak. Zosia mi mówiła, że wujek chory. No to myślałem, że wujek umarł, ale... Wujku, ja naprawdę się cieszę, że ja wujka widzę. Nie ma wujek pojęcia, z czego się cieszę. Wujku, wujku, bo wujek jest prawdziwy. Tak. Wszystko u wujka prawdziwe, prawdziwe. Prawdziwe nogi, buty, skarpetki, spodnie, koszula, uczucia, serce i słowa. Słowa, prawdziwe słowa, wujku, cały prawdziwy wujek. Tak, no co u mnie, wujku? U mnie to jest tak różnie. Wie, wujek, jak byłem małym chłopcem, to myśmy się bawili w taką grę, w konie. Znaczy, ja się zamieniałem w konia i pędziłem po naszym ogrodzie, po miasteczku, po ulicach. Wujku, ja byłem wolny. Wolny byłem. Wolny. Wujku, a ja się teraz nie mogę zamienić w człowieka. Chociaż jestem dyrektorem instytutu, tak. No i wujku, jak ja bym chciał rozkopać ziemię, wygrzebać parę ziemniaków i upiec wujkowi, tak? Chciałbym mieć taką swoją jabłonkę z kwiatkami, z listkami i z jabłkami. Jabłka wiszą na gałęziach, czekają na moją rękę, jak dziewczęta. Wujku, że co? Żebym wracał? Ale gdzie ja mogę wracać, wujku? Ja już nie mogę wracać. No co z tego, że wiosna idzie, że ptaszki śpiewają? Co z tego, wujku, jak ja wracać nie mogę? Mama czeka, wiem o tym, ale wracać nie mogę, wujku. Ja już nie mogę wracać. Ciągle prędzej, dalej, wyżej, niżej, głębiej, szybciej, szybciej. Nie. Nie, wujku, nie. Nie. Z Bogiem, wujku. No może innym razem, tak. Ja już nie mogę wracać. Tu nie daję rady. Nie. Jak dobrze jest, jak cicho jest spotkać Mima. Jak dobrze, że Pan nie mnoży słów.
odbyła się taka piękna pantomima wyjęta ze snów dzieciństwa starych artystów dwóch. Aktor i poeta spotkali się pod koniec wieku i mówią o zabawkach, milczą o człowieku. Dwie siwe głowy, dwie zabawki znalazły dla siebie cudowny kąt na progu wielkiego cienia. Ja miałem celuloidowego murzynka od taty, a ja drewnianego pajacyka, który poruszał się za sprawą sznurka. To od mamy pan Henryk powiedział słowo mama i otworzyła się niebieska brama, potem zamknęła się. Staliśmy na śniegu, dwaj mali chłopcy zatrzymani w biegu. W biegu do czego? Może do radości, a może do Boga, który nie gra w kości. No tak to jest. No tak to jest. Nie wie, jaki będzie jego ostatni wiersz i jaki na świecie będzie pierwszy dzień bez poezji. Prawdopodobnie będzie padał deszcz. W teatrze będą grali Szekspira. Na obiad będzie zupa pomidorowa z makaronem albo rosół z makaronem. Prawdopodobnie odejdzie jak opóźniony pociąg osobowy z Radomska do Paryża przez Zebrzydowice. Tak. Pisałem bardzo długo, nie wiem, może jakąś godzinę, może nawet więcej. Siedziałem obok siebie, siedziałem. Oczy moje były zamglone, czasami płakałem jakoś. I nagle poczułem, że nie mam w ręku pióra. Nagle to dziwne słowo. Dziwne słowo. Ono powinno być starannie oświetlone. Nagle coś w życiu, wszystko w życiu ważne staje się nagle. Nagle otworzy się okno i matka mnie zawoła. Już czas wracać. Mamo, przez tyle lat ja nie miałem odwagi ci do czegoś się przyznać, bo wydawało mi się, że nie należy mi się taka wielkość, nie należy mi się. Mamo, czy ty wiesz o tym, że ja teraz jestem starszy od ciebie, kiedy ty byłaś tutaj? Starszy jestem, mamo. Tak. I nie przyznałem się do tego, że jestem poetą. Wiem, synku. Wiedziałam o tym zawsze. Mamo. Wchodziłem w krainę poezji, jak się wchodzi w światłość. A teraz przygotowuję się do wyjścia w ciemność. Przeszedłem całą krainę poezji pieszo. Widziałem ją z lotu ptaka, z pozycji kreta, wiewiórki, małego chłopca, mężczyzny, a teraz już starca. I ja dalej nie wiem.
Nie wiem, dlaczego tak trudne są te dwa słowa. Dwa słowa, żeby się przyznać. Jestem poetą. Synku, już czas. Więc to już wszystko? Mamo. Tak, synku, to już wszystko. Więc to tylko tyle? Mamo, tylko tyle, synku. Więc to jest całe życie? Tak, synku, całe życie. Mamo, tak, chwileczkę. Tak, słucham. A, tu pan, tak. Proszę pana, ja pamiętam, pan z prasy, miał mi pan zadać parę pytań. Tak. No to proszę pytać. Czy jestem prostym człowiekiem? Proszę pana, jestem prostym. Czy osiągnąłem w życiu cel? Osiągnąłem już dawno. Proszę pana, czy mam jakiś plan? No oczywiście, że mam plan. Czy wierzę w co? W miłosierdzie? Tak. Wierzę. Wie pan, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe pytanie. Proszę pytać. Proszę pytać. Pytać proszę, tak. Tak. Słucham.